Baxi Music Restaurant, a dla większości po prostu Baxi. Nie ma drugiego takiego miejsca w Pszczynie, które serwowałoby gościom tyle muzycznych przeżyć, a jednocześnie wyśmienitej kuchni. Zapraszamy na film, z którego dowiecie się między innymi, jak to możliwe, że do Pszczyny od dekad przyjeżdżają gwiazdy światowego formatu sceny muzycznej. Właśnie tu, do Baxi. A po ulicach idą aż słychać. Marzyłem o prowadzeniu restauracji kiedyś i zawsze to było związane z muzyką. Jak raz zacząłem, tak trwa to prawie 30 lat i inaczej sobie nie wyobrażam. Który to był rok, kiedy pierwszy raz otwarłeś dla gości drzwi Baxi? 94. Marzec 94 roku, bardzo wczesna wiosna. No. A dlaczego tutaj akurat? Zrządzenie losu. Tego nie wybierałem. Tak się stało, że ktoś... Przyjaciele mi powiedzieli, że jest takie miejsce do przejęcia. To był już funkcjonujący lokal. Bardzo szybko zacząłem go adoptować do swoich marzeń, realiów i możliwości. Czy wcześniej też była tutaj jakaś restauracja, knajpa? Czy to był... To był osiedlowy klub bilardowy, drink bar nawet, taką miał nazwę. Drink bar Baxi. Cokolwiek to znaczyło. Czyli już wiemy częściowo, skąd się wzięła nazwa. Chociaż tak naprawdę trzeba było zapytać tamtych poprzednich. Pan Heniek zafascynowany był Las Vegas i jego kulturą. I Baxi to jest imię znanego gangstera Baxi Melo. I ten lokal był urządzony w stylu czarno-białym. Niektórzy pamiętają, dużo ludzi pamięta, gości moich, jak to kiedyś wyglądało. O, tutaj najstarsze zdjęcie, tak? Tak. Tak wyglądał barek kiedyś. I to był jeszcze barek po poprzednim. Tak, to był wystrój poprzedniego. 94 rok, no to miałam wtedy 6 lat. I pamiętam, że czasami z rodzicami tutaj przychodziliśmy. I pamiętam, że była w oknie taka szyba. Coś w rodzaju lustra weneckiego. Tak. Ludzie na przykład przychodzili sobie, dziewczyny się przeglądały tam, wiesz, w tej szybie, bo ona taka duża była i można się było całkiem tak, zobaczyć. Tak, myśmy tu mieli coś w rodzaju telewizora. Pamiętam, że były oczywiście loże tutaj na tym podejście. Tak, to już był ten... Tak, to były loże zaprojektowane przez Jarka. Później rozszerzyłeś Baxi o tę część troszeczkę dalej od nas. Rozszerzałem to głównie z możliwością robienia większych koncertów i pojawiła się scena i jakieś światła, nagłośnienie. Wyglądało to i brzmiało już bardziej profesjonalnie i pozwalało nam zapraszać większe zespoły. Zmieniłbyś te takie najważniejsze dla Ciebie najważniejsze, dla gości najważniejsi artyści, którzy u Ciebie byli? Ci artyści dojrzewali razem ze mną i kiedyś byli gdzie indziej, teraz są gdzie indziej, tak samo. I wszystkie koncerty były ważne. Na zdjęciach też widać sporo tych osób, które być może wtedy faktycznie jeszcze gdzieś tam były mniej znane, a teraz to są nazwiska, z którymi każdy się obył już.
każdym artyście to jest ich historia i osobna historia na osobną rozmowę i najlepiej z nimi, nie ze mną. To ich życie. Mi jest, ja mam szczęście, że byłem przystankiem ich w historii, kawałkiem ich historii. Okay. Jestem wdzięczny im i sobie za to. A kuchnia, Zbyszku? Sam gotujesz większość tych potraw, ale też dzielisz z kucharzami, między innymi z Włoch. No, od lat pracują tutaj Włosi. No, zdarza mi się, mam takie szczęście, że od czasu do czasu mam przyjemność pracować z fajnymi kucharzami i ludźmi. Mój pierwszy kucharz był Polakiem, który pracował u Włochów i się tam nauczył. Moje początki jeszcze sprzed Baxi, praca w Niemczech, pierwsza na czarno, praca była we włoskiej kuchni. Przewinęło się tu trochę fajnych ludzi pracujących w Baxi ze mną, kucharzy, pizzermenów, cudownych barmanek. Masz jakieś marzenie? Marzenie? Być szczęśliwie. To jest marzenie, dawać szczęście innym. Moim marzeniem jest taki związany z Baxi albo jakimkolwiek miejscem, które będę tworzył i był, żeby ludzie będąc w tym miejscu stawali się szczęśliwsi, wychodzili lepsi niż przyszli. Ha ha ha!